Cześć, tu Maciej Sokołowski. Dzisiejszy film będzie o bardzo gorzkim winie. Żartowałem. Dzisiejszy film będzie o Amarone della Valpolicella, czyli kultowym winie włoskim. Amarone della Valpolicella to kultowe wino włoskie, które wytwarzane jest w północno-wschodniej części Włoch, a dokładnie. W regionie Veneto. Jest to wino wieloszczepowe składające się przynajmniej z dwóch odmian, gdzie dominuje szczep Korwina. Wraz z Korwiną może być szczep Korwinione, Molinara, Rondinella, Oseleta i wiele innych miejscowych, mniej aromatycznych odmian. A co jest najważniejsze w winie Amarone della Valpolicella, to to, że powstaje z podsuszanych gron. Właśnie wyżej wymienionych szczepów. Metoda suszenia gron, czyli appassimento, znana jest w regionie Veneto już od starożytności. Wtedy wytwarzano tą metodą wina słodkie, które dziś nazywamy Recioto. Pierwszy raz użyto nazwy Amarone w latach 30. XX wieku. Według legendy w 1936 roku winemaker z Cantiny Negrar wyfermentował do końca. Słodkie wino Recioto i otrzymał z tego wino wytrawne. Zakrzyknięto, że ono jest bardzo wytrawne i bardzo gorzkie, czyli Amarone. Oficjalnie pierwsze Amarone zostało wytworzone w 1938 roku, ale wypuszczono je do sprzedaży dopiero w drugiej połowie lat 50., kiedy nazywało się Amarone Recioto. Renoma Amarone rosła. Aż do 1990 roku, kiedy Amarone della Valpolicella uzyskało apelację DOC, a w 2010 nawet DOCG. O tym, czym jest DOC i DOCG, napiszę w opisie filmu. Jak już wspomniałem, Amarone wytwarzana jest w procesie apasimento, czyli podsuszania. Grona, zebrane w normalnym terminie, czyli w okolicach września, suszy się przynajmniej do pierwszego. Grudnia. One wtedy, te grona, nabierają koncentracji, koncentruje się cukier, esencjonalność, ale zostaje utrzymana naturalna kwasowość. I dopiero potem, zimą, zaczynamy fermentować amarone. Fermentacja takiego skoncentrowanego wina trwa długo, a potem jeszcze wino musi dojrzewać przez przynajmniej dwa lata cała metoda produkcji powoduje, że wino jest bardzo intensywne w aromacie i w smaku. Ze względu na podsuszanie w winie jest bardzo dużo owocowych posuszanych nut wiśni, śliwki, ziół, ale poprzez leżakowanie w beczkach otrzymujemy aromaty wanilii, czekolady, przetworzonych owoców. Mało tego, te wina korzystnie dojrzewają w butelce i otrzymujemy aromaty trzeciorzędowe. Potrafi pojawić się skóra, potrafi pojawić się suszony owoc, figa, daktyle, rodzynka, suszona śliwka. No moc doznań aromatyczno-smakowych. Jako, że to wino powstaje z podsuszanych gron, gdzie jest większa koncentracja cukrów i potem Prawie cały ten cukier jest wyfermentowany w alkohol, to znaczy, że każde amarone ma sporo alkoholu. Każde amarone musi mieć przynajmniej 14% alkoholu, tak mówi prawo. A co za tym idzie? Może mieć również śladowy cukier resztkowy. Apelacja Amarone della Valpolicella dopuszcza do 12 g cukru resztkowego w gotowym winie ale możemy mieć też mocniejsze wersje amarone i delikatnie słodsze. Pojawiają się na rynku coraz częściej wina, które mają 16 i 16,5% alkoholu. Prawo też pozwala, żeby takie wino, które ma 16% alkoholu, miało nawet 14 g cukru. Możemy więc powiedzieć, że nie wszystkie amarone są bardzo wytrawne. Niektóre prawie półsłodkie. To Ile wino będzie miało cukru, zależy od decyzji winiarza. Może być to wino, które ma 12-14 gramów cukru i będzie de facto winem półwytrawnym, chociaż wielu jakościowych producentów stara się, aby te wina były jednak bardziej wytrawne. Mogłoby się wydawać, że to wino będzie bardzo ciężkie, ale na szczęście jest jeszcze jedna regulacja, o której mówi prawo: każde wino musi być. Dość kwasowej, mieć przynajmniej 5 gramów kwasowości. Daje to fantastyczną kontrę dla ewentualnej słodyczy, sporej ilości alkoholu i długiego leżakowania w beczce. Amarone de la Valpolicella to dużo intensywnych doznań aromatyczno-smakowych, więc z czym takie wino podawać? No to jest pytanie. Musimy mieć odpowiedniego partnera na talerzu. Najczęściej Sprawi się bardzo dobrze z intensywnymi daniami mięsnymi. To może być duszona wołowina. To może być stek z dużą ilością tłuszczu. Albo nawet konina, która jest delikatnie słodka. Obowiązkowo te mięsa powinny iść w słodkich, owocowych sosach. To może być sos wiśniowy. To może być sos śliwkowy. To może być słodki dymiglas. Bardzo intensywny. To może być również sos barbecue czy sos maderowy. Z amarone świetnie pasują też bardzo dojrzałe sery, szczególnie jeśli amarone jest trochę bardziej dojrzałe. Nawet trzyletnie Parmigiano-Reggiano super będzie sprawdzać się z butelką takiego amarone. Amarone della Valpolicella może nam również zastąpić deser, a dokładnie taki bardziej wytrawny deser. Jeśli jeszcze podamy to wino z gorzką czekoladą, z rodzynkami, orzechami, migdałami, suszonymi owocami. Mówię Państwu, niebo w gębie. Nie byłbym sobą, gdybym nie otworzył jakiejś butelki Amarone, żeby zweryfikować to, o czym mówię, w kieliszku. Wino, które otworzę, to Monte Tondo Amarone della Valpolicella, rocznik 2018. Typowy rubinowy kolor. Który jest charakterystyczny dla wszystkich win Valpolicella ze względu na użyte szczepy, czyli korwina, Corvinone, Molinara, Rondinella. Potem, gdy wino będzie dojrzewać, ten kolor będzie zmieniał się w ceglasty. co też, też jest bardzo charakterystyczne. Widać na ściankach, że tego alkoholu jest dużo, esencjonalności jest sporo. Akurat to wino ma 16% alkoholu. Mm, wino łączy w sobie Aromaty drugorzędowe i trzeciorzędowe. Jest bardzo dużo suszonej wiśni. Jest ogrom suszonych ziół, jak bazylii, oregano, ale jest trochę suszonej, wyschniętej w słońcu ściółki leśnej. A te trzeciorzędowe aromaty, o których mówię, to jest trochę kakao, gorzkiej czekolady, mokki, ale też elementy skóry. Oraz liście tytoniu. Wino jest delikatnie wytrawne, charakterne, korzenne, pikantne, likierowo-wiśniowe, z aromatami i smakami, rodzynek, korzeni. Mm. Niezwykle kompleksowe, zadziorne, kontemplacyjne.